Proszę powiedzieć, jak wojna zmieniła podejście do finansowania klimatu? Czy mamy powrót do paliw kopalnych, bo sytuacja jest nadzwyczajna, czy jednak przyspieszenie tej zielonej transformacji? Ja myślę, że wojna miała fundamentalny wpływ na to wszystko, co się dzieje. To znaczy, nastąpiło gigantyczne przyspieszenie, jeśli chodzi o samą transformację zieloną, transformację green. Widać, że tak jak wcześniej, do tej pory, transformacja green miała tylko zwolenników, powiedzmy, wielbicieli planety, którzy dbali o to, żeby nasza planeta przeżyła, a tak jak głównie młoda generacja, ale też dużo ludzi świadomych tego, co się dzieje z naszą planetą, to teraz jest cały wielki drugi segment, który walczy o zieloną transformację, to jest uniezależnienie się od dostaw ropy i gazu, tych wszystkich surowców, które są niedobre dla środowiska i węgla, mówiąc wprost, z Rosji. I to powoduje, że trend nie tylko kontynuowany jest, ale jest przyspieszony. Jest przyspieszony i ja myślę, że głównie dlatego, że zielona energia jest lokalna. Tutaj nie trzeba robić żadnego arbitrażu, nie trzeba grać polityką. Farmy wiatrowe czy fotowoltaika są na miejscu i nie ma przesyłów. Każdy region jest niezależny. Także ja myślę, że będzie teraz dużo większe przyspieszenie tego trendu. Oczywiście to powoduje, że ceny pójdą do góry, ale jak energii, ale też firmy, które dostarczają produkty pod zieloną transformację, wiatraki, wszystkie firmy, które w tym uczestniczą, turbiny, będą mogły więcej na tym też zarobić, będą się więcej rozwijały, czyli będzie skala rosła, czyli będzie takie koło samonapędzające się. Także ja widzę, że zielona transformacja tylko przyspieszy. A jakąś skalę już widać? O ile to jest więcej projektów? Jak to w waszej praktyce codziennej, biznesowej wygląda? Przychodziło do was 3 klientów na miesiąc z pytaniem o takie projekty, teraz przychodzi 10? Nie wiem, pytam właśnie, jak ta skala wygląda? Skala przyspiesza. Ja bym powiedział, że jeśli chodzi o sektor finansowy, to właściwie wszystkie banki o tym mówią, czyli niemal 100% banków o tym mówi. Przed wojną też była o tym mowa, ale teraz to już się robi temat po prostu, którego się nie da uniknąć. I teraz jest ogromna potrzeba finansowania w ogóle całej transformacji. Ja powiem tak, że w Polsce nakłady potrzebne na zieloną transformację będą wynosiły 300 miliardów euro przez najbliższe 10 lat. Tak dla porównania, żeby oddać skalę tego, to jest 10 razy więcej niż nakłady, które nasz kraj poniósł na zmianę infrastruktury, na autostrady. Wszyscy pamiętamy fundusze, które wspierały transformację infrastruktury i dróg. To jest rząd wielkości więcej. Jaka to jest skala, to właśnie ta liczba to obrazuje. I tylko 60 miliardów euro z tych 300 pochodzi z programów pomocowych, z programów unijnych i programów wsparcia. Czyli 240 miliardów euro musi być pokryte przez finansowanie albo przez firmy, albo przez banki. I tutaj jest rola właśnie, widzimy banków, które się w to angażują, żeby tą lukę domknąć. Na świecie rozmawiamy z szefami bankowości korporacyjnej wszystkich banków, którzy do nas dzwonią i pytają się, jak banki się mają odnaleźć teraz w tej sytuacji, żeby wspomóc tą transformację. Banki będą grały kluczową rolę, żeby tą lukę domknąć. I chcą to robić, mają na to, no pieniądze to na pewno na to mają, ale widzą w tym dobry, rentowny biznes. Co im doradzacie? Banki widzą w tym rentowny biznes. Banki generalnie żyją z kredytowania. I teraz banki przychodzą do firm i mówią, słuchajcie, musicie poprawić infrastrukturę, dlatego że inaczej wasz biznes po prostu będzie w pewnym momencie, nie będzie mógł być kontynuowany. Ja podam przykład, który dla mnie obrazuje całą sytuację i w pewnym sensie jest niepokojący. Duże firmy, które przechodzą przez tą transformację, mają ograniczenia, które wiedzą, jakie są i je stosują. Nie mogą mieć dostawców produktów, które nie spełniają wymogów zielonych.
większość polskiej gospodarki, 70% to są małe i średnie przedsiębiorstwa, które dostarczają swoje produkty do dużych firm. Bardzo dużo z tych firm żyje z eksportu. Polska stoi eksportem w Unii Europejskiej. Przez to, że w Unii nie ma ceł, my się rozwijamy jako kraj dzięki wielkiemu eksportowi do Unii Europejskiej. I teraz, jeżeli te małe i średnie przedsiębiorstwa nie będą spełniały norm i wymogów, duże firmy nie będą mogły od nich kupować produktów, bo to nie chodzi tylko o to, że te wielkie firmy muszą spełniać warunki, ale ich dostawcy też. Czyli jeżeli pomyślimy o Lidlu, jeżeli pomyślimy o Volkswagenie, to są przykłady 200 czy 1000 firm, które mają masę dostawców i w tym momencie co się dzieje? Jeżeli ich dostawcy nie spełniają warunków, są odcinane. Jaka jest rola banków w tym momencie? Uświadamianie małych i średnich firm, co muszą zrobić, żeby móc kontynuować produkcję, dostarczać swoje produkty do odbiorców, do wielkich odbiorców. I tak jak ja widzę, że wielkie firmy, które mają kilkaset milionów obrotu, czy jeszcze większe, mają doskonałą świadomość tego, natomiast jeżeli pomyślimy, nie wiem, o małej firmie w Olsztynie, czy w Kraśniku, czy w jakiejkolwiek miejscowości w Polsce, która dostarcza produkty do tych dużych firm, na przykład jakieś części do mebli, które są instalowane, jakieś części do silników, jakieś części do produkcji w mleczarni. I te firmy nagle są odcięte od możliwości sprzedawania swoich produktów. Dlatego banki powinny doradzać tym firmom, jak się transformować, czyli przykładowo doradca z banku przychodzi do takiej firmy i mówi, tutaj elektrociepłownia, która zasila tą firmę, jest przestarzała, trzeba ją unowocześnić. My mamy kredyt i też mamy know-how, jak zdobyć finansowanie na unowocześnienie tej firmy. Czyli rola banków to jest uświadamianie małych firm, przynoszenie know-how, nie tylko know-howu bankowego, ale też, bym powiedział, technicznego. Praca z inżynierami, co trzeba zrobić, żeby zakłady unowocześnić i później wspomaganie przez kredytowanie albo dostęp do finansowania pomocowego, żeby te firmy mogły się transformować. Inaczej duża część polskiej gospodarki, 70-80% małych i średnich przedsiębiorstw, które produkują nasz PKB i które eksportują, ale też sprzedają do dużych firm w Polsce, wejdzie na ścianę, można powiedzieć. A to będzie dużo kosztować? Czy zapłacimy za te swego rodzaju rewolucje? Czy na to powinniśmy być gotowi? To jest ta luka finansowania, o której wspomniałem, czyli 240 miliardów euro przez najbliższe 10 lat w skali kraju. Natomiast to jest finansowanie, które napędza gospodarkę, dlatego że firmy musząc... Ale czy firmy nie przerzucą tych wyższych kosztów? Bo rozumiem, to się wiąże z inwestycjami. Inwestycje wiążą się z kosztami. No to koszty siłą rzeczy przerzucamy na klienta końcowego. Najczęściej. Na ile jest takie ryzyko, na ile to możemy społecznie odczuć? Jak pan to widzi z tego poziomu konsultingu finansowego właśnie? No tutaj ważna jest polityka. Polityka, rola rządu, rola regulacji, żeby wspierać też poprzez dotacje, poprzez różnego typu też poluzowania, żeby jednak wspomagać tą transformację. Kolejna rzecz, która jest ważna, żeby też totalnie, o tym nie wspomniałem, ale z dnia na dzień nie odciąć się od starej energii. To jest trochę gra na dwóch fortepianach. Brudna energia i czysta energia. My nie możemy z dnia na dzień odciąć się. Jeżeli banki odetną się od... Czyli regulacje też muszą trochę dać czasu na transformację z tradycyjnej energii. Jeżeli tego nie zrobią, no to wtedy my stracimy to zasilanie z tradycyjnej energii. Przykład dla mnie jest doskonały. To jest na przykład cysterny na ciekły gaz. To są inwestycje, które są liczone na dziesiątki lat. Teraz, ponieważ są regulacje, że od 2030 roku gaz będzie brudną energią, firmom się nie opłaca inwestować w zbiorniki gazowe, dlatego że horyzont inwestycji jest za krótki. I teraz rola regulacji i rządu jest, żeby tak to skonstruować, żeby nawet w 7-letniej perspektywie do 2030 roku była to inwestycja opłacalna. Czyli ja bym powiedział, aktywna rola Jasne. Polityki będzie tutaj ważna.
Franek Hutenczapski, Boston Consulting Group. Pięknie dziękuję za spotkanie. Dziękuję ślicznie.